Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zapowiada Suwalski Ratusz. Jak poinformowano, w projekcie uchwały proponuje się uruchomienie akcji adopcyjnej starszych piesków, których domem jest lokalne schronisko. Akcja Adoptuj psa seniora pozwoli na refundację kosztów związanych z utrzymaniem zwierzęcia. Wsparcie może sięgnąć nawet 1500 zł. Dotyczyć będzie zwierząt, które co najmniej ostatnie 3 lata spędziły w schronisku. W takim przypadku, według projektu skonsultowanego zarówno z lekarzami, adoptujący otrzyma rekompensatę w wysokości do 1500 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierzęcia. Z projektu wynika, że nie będą to oczywiście środki na zakup karmy, ale na leczenie psa już tak. Kontrowersje może budzić to, że wśród przykładowych wydatków podlegających refundacji znalazł się literalnie wymieniony w projekcie zakup kojca dla psa. Ten zapis wywołał póki co cichutkie komentarze podnoszące, że adoptowany pies nie powinien trafiać z kojca schroniskowego do kojca podwórkowego, ale tego rodzaju uwag nie zgłosiły lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad zwierzętami. Zarówno Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, jak i Fundacja Zwierzęta Niczyje oraz Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Suwałkach to podmioty, które nie odniosły się w jakikolwiek sposób do projektu uchwały, poinformował Urząd Miejski.